Znajdujemy się w opuszczonym domu, na pewnym gospodarstwie. Tutaj widzę, że też czas się zatrzymał dawno temu. Ale widać, że można tu swobodnie chodzić. Choć trzeba uważać, wszystko się rozsypuje. Wiem, że tutaj są u góry pokoje. Jakieś roznegliwowane kobiety. Zbliżenia nie będę robił. Toaleta i pierwszy pokój. Pierwszy pokój. Widać, że już się wszystko sypie. Niedobrze. Zachował się jedynie piecyk. Całkiem fajny. Chyba piosenki, z tego co widzę. Idziemy najpierw tutaj. Aha, ktoś tutaj koczował. Zobaczcie, poduszka, kołderka. Ewidentnie ktoś tutaj spał. Tutaj jakieś ciuchy. No jakoś musieli się grzać, no. Już nie bądźcie tacy. Kolejny pokój, o ten wygląda ładniej. Już bardziej jak biuro. Kiedyś tutaj był jeszcze telefon z Makity. Piecyk. Ten jest na prąd. Kalendarz 2016. O, jaki ładny wieszak. Chyba najładniejsza rzecz w tym pokoju. Idziemy dalej. Cześć dziewczyny. Fajny szkic. Bardzo fajny. Współczesny bym powiedział. Zobaczcie, że każdy pokój miał swój piec. Wieszak zrobiony z drewnianych. O, te łóżko już przegniło. Tak jak i sufit. Tutaj jakieś ciuchy. Chyba jest bezpiecznie. O, kolejne pokoje. Wi-Fi. O, proszę. Ale prądu już nie ma. Albo po prostu trzeba włączyć bezpieczniki. O, tu jaki piec. DVD. Bluza. Kurde, coś mi niepokoi trochę. Auto, które się zatrzymało. Tylko nie wiem, gdzie jest teraz. Dobra. Trochę materiału już mamy nagranego. Chciałem jeszcze zobaczyć, co jest na zewnątrz. Zaraz tam wyjdziemy. O kurde. Tutaj już kilka osób spało. I również ciekawy piecyk. Kolejne płyty. Win 2.
wychodzimy na zewnątrz. Tutaj już chyba nic nie znajdziemy. Znalazłem jeszcze jakieś pomieszczenie. Zastanawiam się, co tutaj jest. O kurde, jakiś magazyn. Wypełniony plastikowymi jakimiś wieczkami. O kurde. Zobaczcie. Pełen magazyn. Dobra. Nie ma tu nawet jak stanąć. Wchodzimy na dół i wychodzimy na zewnątrz. O kurde, jakieś kojce gigantyczne, budy dla psów, tak mi się wydaje. Albo dla innej zwierzyny. Kurde, ciężko powiedzieć. Rury. Widok tarasowy. O kurde. Zobaczcie to. U góry wiatrak. Czy można tam wejść? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ta konstrukcja nie wygląda zbyt ciekawie. Więc chyba tam nie będę się wspinał. Tutaj przechowywali drzewo. Dobra. Coś mi się wydaje, że nic tutaj już ciekawego nie znajdziemy. Raczej nie. Betoniarka. Całkowicie zdewastowany dom przy drodze skrywa kilka ciekawych przedmiotów, a mianowicie takie magnetofony. Zobaczcie, jaki klimat. Drzewka tutaj wyrosły. Nade mną wisi naprawdę bardzo dużo kilogramów gruzu. Co tu mamy? Układanki. Czy jest coś ciekawego? Na razie nie widzę. Tutaj widzimy bardzo fajne kubeczki porcelanowe. Tutaj też. O, jest więcej tych porcelanowych kubeczków. I innego szkliwa. Tutaj szafka czy kredensik? Ciężko powiedzieć. Na pewno ktoś miał pieska i to dużego. W biurku też zostało trochę przedmiotów.
usług medycznych. Świeczka, słuchawki. Tutaj mamy piękny pies kaflowy, też już troszkę zdewastowany. Zobaczymy, co jest w dalszej części. Ile da się tu wejść normalnie? Regały wypełnione jakimiś starymi przedmiotami. Zastanawiam się, czy jeszcze ktoś tutaj zagląda. Wszystko zdewastowane już. Strach tutaj chodzić ze względu na stan budynku. Może darujemy sobie tą część. Regały wypełnione różnymi przedmiotami, kiedyś pewnie przydatnymi. W tej chwili już raczej nie. Bardzo dużo gazet. Jest całkowicie zniszczony. Nie ma też żadnych skarbów. Jest jedynie ryzyko, że coś nam za chwilę spadnie na głowę. Poprzewracane, metalowe płyty już zabrane, a tutaj mamy chyba sypialnię, ale jak widać od dawna nikt tutaj nie zaglądał. Ptaszek, być może złapał go jakiś kot i tutaj przytargał. Perlowskie szafy. Przedpokój. Myślę, że domek wyglądał na większy. Okazał się naprawdę niewielki, chociaż nie, z zewnątrz wygląda na większy
I faktycznie musi być. O, chlew. Trzymano tu zwierzynę. Niestety nic nam nie zostawili ciekawego. Homonto. Jedno, drugie, trzecie. Chyba najcenniejsze z tego domu. To było kolejne miejsce, które odwiedziłem w tym rejonie. Obydwa zdewastowane i w zasadzie bez wyposażenia. Dobra, lecimy dalej, może znajdziemy coś ciekawszego. Na razie, trzymajcie się.